Często nie mamy pojęcia, jak nawyki mogą wpłynąć na nasze zdrowie. Wielu z nas przed snem stawia szklankę wody niedaleko łóżka, dzięki czemu możemy ugasić pragnienie po przebudzeniu. Jak podaje portal mamadu.pl, to przyzwyczajenie może mieć przykre konsekwencje. Wyjaśnimy, dlaczego warto zrezygnować z tego powszechnego nawyku. Bywa tak, że nie mamy pojęcia, jak drobne zachowania wpływają na nasze zdrowie. Tyczy się to zwłaszcza powszechnych czynności, które praktykuje wielu z nas. Na pewno znacie kogoś, kto przed snem napełnia szklankę wodą i stawia ją niedaleko łóżka. Powód jest dość oczywisty. Po śnie często odczuwamy pragnienie. Czasem nawet budzimy się w środku nocy i musimy się napić. Dlaczego ten nawyk może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie? W końcu pijąc wodę, uzupełniamy elektrolity i nie dopuszczamy do odwodnienia organizmu. Uczucie pragnienia jest sygnałem wysyłanym przez nasze ciało, które powinno zostać nawodnione. Wodzie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mózgu i dlatego powinniśmy wypijać około 3 litrów dziennie. Ten nawyk może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie, skoro regularne picie wody powinno mieć pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Dlaczego nawyk stawiania napełnionej szklanki przy łóżku jest niebezpieczny? Odpowiedź pojawiła się na portalu Mamadu. W ciągu nocy w kubku z wodą mogą znaleźć się niepożądane elementy. Picie z napełnionej szklanki po przebudzeniu niesie za sobą ryzyko wypicia nie tylko kurzu, ale nawet insektów. Dlatego nawyk ten może mieć negatywny wpływ na nasze zdrowie. Ryzyko wzrasta szczególnie latem, kiedy w naszych pokojach może przebywać dużo owadów. Połknięcie osy lub pszczoły może mieć wyjątkowo drastyczne konsekwencje. Warto również zwrócić uwagę na to, by nie pić za dużo wody przed snem. W efekcie nasz organizm może nie zregenerować się w pełni. 2. Trzymanie szklanki z wodą przy łóżku może nie tylko negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie. Zazwyczaj w sypialni trzymamy sprzęt elektroniczny. Po przebudzeniu się w nocy możemy nieopatrznie przewrócić szklankę z wodą i spowodować zwarcie. Przez to narazimy się na dodatkowe koszty związane z naprawą laptopa bądź telefonu, ponieważ właśnie te drogie urządzenia mamy często niedaleko łóżka. Niedawno w jednym z artykułów. Pija go wielu Polaków. Mamadu.pl